Grażyna Żark, ofiara polskiego internetu czy manipulacja? Na pewno większość z Was zdążyła poznać Grażynę Żarko, emerytowaną nauczycielkę, która na YouTube zaczęła prowadzić swój kanał. Ta pani była osobą o specyficznych poglądach i radykalnym podejściu do życia. Na swoim vlogu prezentowała całkowicie odmienne poglądy, które nie były popierane wśród młodych ludzi. Przedstawiała się jako katolicki głos w internecie. Opowiada o sposobie wychowania dzieci. Uważa, że należy dzieci poniżać przed klasą, klęczeć z doniczką, konfiskować komórki, karać finansowo. Pojawiają się filmiki kontrowersyjne, które wzbudzają zainteresowanie rzeszy internautów, mające dużą oglądalność, a tu ząk. Okazało się bowiem, że Grażyna Żarko nie istnieje. Jest spreparowaną, fikcyjną postacią, w którą wcieliła się aktorka. Ja i wielu innych dało się nabrać na to nawet użytkownik znany jako Royof13. Ja osobiście nie wiem, co o tym myślę. Z jednej strony jest mi wstyd, że jestem tak podatną osobą na sugestie, należącą do stada zwanego internetem. Z drugiej strony przeszło mi przez myśl, że to właśnie film ukazujący kulisy przedstawienia tego projektu jest odpowiedzią na zachowanie się internautów i ma na celu tak jakby ochronę Grażyny Żarko. Z tego, co zdołałem przeczytać na różnych forach internetowych, pani grożono nawet śmiercią. Niemniej jednak, bez wątpienia wszyscy zostaliśmy sowicie zmanipulowani. I nie jest to powód do dumy według mnie. Mówią, że chodziło im o pokazanie mechanizmów, w jakim są poddawani internauci. Chcieli zademonstrować nam, jak łatwo jest oszukać ludzi. Teraz zobaczcie. Udowodnili nam, że ludzie łatwo poddają się manipulacji i szybko wchodzą w interakcje nawet z wyimaginowanymi postaciami. Teraz zacytuję autorów produkcji. Chcieliśmy uchwycić szeroki problem gróźb słownych i źle pojmowanej wolności słowa w sieci, czy wręcz przemocy i agresji, które są codziennością internetu. Mówię o projekcie jego pomysłodawcy, czyli Grzegorz Cholewa, były dziennikarz wrocławskiego oddziału Gazety Wyborczej, obecnie producent telewizyjny, oraz Bartłomiesz Kop, scenarzysta i reżyser. Obaj przez ostatnie 5 lat pracują głównie w internecie. Kręcili seriale, realizowali wirale, prowadzili kampanie reklamowe i wyborcze. Realizowali wideoblogi, stworzyli też największą celebrytkę internetu, Barbarę Kwarc. Reasumując, jakie są efekty prowokacji? Otóż film w 2 dni zanotował ponad 700 tysięcy wyświetleń na YouTube. To dosyć duże, nie sądzicie? Dodawanie komentarzy pod filmem zostało wyłączone, ale internauci udzielają się pod innymi materiałami Grażyny. Jeden z filmów dotyczy porad dla nauczycieli, zgromadził ponad 115 tysięcy komentarzy, a vlog Grażyny notował zwykle powyżej 100 tysięcy wyświetleń na film. A niektóre były oglądane ponad 200 tysięcy razy. Teraz zapraszam Was do rozmowy. Co o tym w ogóle sądzicie? Bo ja już wyraziłem na ten temat swoją opinię. Dzięki i pa.